Cześć moi drodzy. Dzisiaj będzie coś nietypowego, mianowicie takie coś, dosłownie miecz. Lampa typu miecz albo lampa typu stick. Oczywiście uszkodzona, bo jak żeby nie inaczej. Prawdopodobnie ze zwrotów z Amazona. Kupiona na Allegro za 80 zł. Zapraszam do oglądania. Tak się prezentuje ta lampa. Wydaje się całkiem ciekawa. Jest możliwość zasilania z dwóch akumulatorów typu Sony, z zasilania zewnętrznego, dziwne napięcie, 15 V, wybór źródła zasilania, jakiś wyświetlacz. Ma to też podobno sterowanie po Bluetooth. I zaraz sobie zobaczymy, jak to się zachowuje. Mam tutaj kabel zasilający. Na zasilaczu wybrane jest 15 V. I zobaczcie, co się dzieje. O, teraz się kompletnie nic nie dzieje. Ok, trzeba to włączyć. 24 mili poboru prądu. Nic się nie dzieje. 20 kilka mili poboru prądu i kompletnie zero reakcji. Trzeba to rozkręcić i zobaczymy dwie rzeczy. Jak to jest zbudowane i co jest uszkodzone. Może uda się naprawić. Nie mam zielonego pojęcia. Zapraszam. Śrubek tutaj wydaje się, że jest bardzo dużo i różnych. Nawet są torksy. Wkrętów jest tutaj całkiem sporo. Zacznę od tej największej gromady, czyli na uchwycie, na rączce. Bit nie najlepszy, ślizga się. Chyba gwinty przejechane, bo się nie chcą wykręcać śruby. Idą trochę i się zatrzymują. Ciekawe, czy ktoś tu już coś grzebał. Kolejny wkręt, którego się nie da wykręcić. Tu jest jakaś plomba gwarancyjna. Kolejny wkręt, który nie idzie. Ciekawe. Aha, to w ten sposób się rozkręca. Tutaj jeszcze są jakieś wkręty. Tu są jakieś złącza, ale nie wiem, jak to rozpiąć. Okej, to się nie wykręcało, bo tu są nakrętki, więc zaczęły się po prostu obracać. Okej, to czyli wszystko jest dobrze. Nie jest tu nic pęknięte i urwane. Wszystko, powiedzmy, jest okej. Tu jest jakaś, to jest aluminiowa szyna, do tego są takie plastikowe elementy, jakby uchwyt na baterię. I tutaj sterowanie tym wszystkim. Myślałem, że tu są jakieś śruby, bo ktoś coś chyba odklejał albo szukał, bo to się ze starości odkleiło, ale nic tutaj takiego nie ma. Okej, są przewody, które można wypiąć. To wypnę i chyba zrobię tak samo. Odkręcę ten uchwyt i też wypnę te przewody i nie wiem, wyjadę z tym wszystkim. Zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt. Nigdy czegoś takiego nie rozkręcałem, więc jest to dla mnie coś nowego. Okej, śruby się obracają i nie jestem w stanie ich wykręcić. Może takimi szczypcami je chwycę i będzie okej. Okej, nakrętki poluzowane. Odkręca się teraz całkiem spoko. Plan jest taki, żeby teraz to cofnąć w drugą stronę. Jak się uda. No i właśnie się... Okej, tu mi się zablokowało na tych przewodach. Coś w tym stylu. Z tej strony teraz to wypnę. I co wyjdzie? Tak opornie bym powiedział, to wychodzi. Złącze, które jest tutaj, zawija te przewody i się to wszystko miesza. Nie jestem w stanie tego wyciągnąć. Tu jest ta sama historia. Udało się kilka przewodów
oswobodzić, ale niestety pozawijane tam są. No nie jestem w stanie wam tego pokazać, bo to jest długie. Pozawijane tam są przewody i ta złączka je dociska. Nie da się tego przeciągnąć i to się blokuje. Ok, udało się kilka przewodów uwolnić. Coś tam wychodzi. Ja muszę powiedzieć, że konstrukcja jest słaba. Strasznie mi się nie podoba. Nie wiem, kto to składał. Wydawało mi się, że sobie to rozłożę. Będzie cyk, myk. Jakieś zwarcie, dziękuję, naprawione. A tutaj w ogóle jest problem, żeby to otworzyć. I co? Są tam jakieś grubsze przewody. Nie jestem w stanie tego wyciągnąć. To zrobię tak. Część tych przewodów, przynajmniej z jednej strony, sobie wyciągnę. I może w tą stronę teraz pójdzie. No, kto by się spodziewał? Nie idzie. Boże, co za gówno. Jak ja żałuję, że to kupiłem. Po prostu nie wiem, co tu zrobić. One eternity later. Okej, trochę powalczyłem i mam pewien progres. Progres nie jest zbyt duży. Udało mi się to coś odkręcić, to mocowanie. Zrobiło się trochę miejsca i udało się to przeciągnąć dalej, przez co udało się odkręcić mocowanie na baterię. To muszę sobie rozlutować, wtedy kilka przewodów uwolnię i może zrobi się tutaj luźniej i to uda się w końcu wyciągnąć. No i spróbuję to rozlutować. Dobra, przewody tutaj, 4 sztuki rozlutowane. Ciekawe, czy to będzie wszystko. Uda się to wyciągnąć. Po prostu masakra. No i nawet te przewody się tutaj blokują pod tą złączką. I nie jestem w stanie tego wyciągnąć. Dobra, wylazło. O, jest tu ta zawinięta złączka. Jakbym to na początku gdzieś chwycił i wyciągnął, kto wie, może byłoby ok. Chory umysł to zaprojektował, aż się to gniazdo rozwaliło. Zaraz wam to pokażę, bo już coś tutaj się udaje to oswobodzić, przynajmniej trochę. Masakra. Okej, udało mi się rozłączyć całą elektronikę, która tym steruje. Było z tym walki naprawdę w opór. Jakbym wiedział, chyba bym tego nawet nie dotykał, żeby coś tutaj robić. Ten moduł będzie uszkodzony, ponieważ tutaj przychodzi zasilanie. Jest nawet ładnie pokazana bateria, wtyczka, więc chyba ten przełącznik służy do wyboru właśnie źródła zasilania i wyłączenia tego. No i rozbicie zasilanie RGB. Zasilanie RGB, przynajmniej tak wygląda, że to może w taki sposób funkcjonować. Spróbuję to rozkręcić i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze pokrętła, osłonę tych pokrętł trzeba zdjąć. Tu coś wypadło, tu coś nie wypadło. Trochę rzeczy tutaj jest. I co my tutaj mamy? Jest moduł od Bluetoothu. Bluetooth? Bluetooth. Tu coś jeszcze jest. Mogłoby coś być, ale nie mam pojęcia co. Może jakieś LEDy? Tak, to chyba LEDy segmentowe mogłyby być. Więc mamy wyświetlacz, chyba jakiś OLEDowy albo coś w tym stylu. Pod wyświetlaczem jest jakiś mikrokontroler i dość rozbudowane zasilanie. Trzeba by się tu podlutować i jeszcze raz to zasilić, ale zanim to zrobię, chodźcie pod mikroskop. Czy będzie widać jakieś spalone elementy? Nic szczególnego nie widzę. Tu mówiłem, że są ładnie podzielone zasilania na wtyczkę i na baterię. Jest nawet mała bateria narysowana. Jest tutaj tranzystor, który pracuje, chyba podwójny, tak, podwójny tranzystor w funkcji włącznika. Napięcie wchodzące tutaj z baterii, jak i z DC jack jest wspólne. A tranzystor przełącza to dalej. Załącza się, można powiedzieć, automatycznie. Zaraz go spróbuję zmierzyć.
I zobaczymy, czy coś będzie. Nie. OK, mam dwa przewodziki do zasilania. Przylutuję je sobie tutaj. Spróbuję to zasilić i zobaczymy, jaki tego efekt będzie. 15 V na zasilaczu, 1 A, plus do plusa, minus do minusa. No i się okaże, czy coś się zmieni w takiej konfiguracji. OK, tak jak mówiłem, ja obstawiam ten tranzystor, że może być uszkodzony, ale zobaczymy, co wyniknie. Tranzystor się nie grzeje. Grzeją się odrobinę rezystory, które go załączają. O proszę, tu się coś grzeje. Jest tu jakiś mały, jakaś mała przetwornica albo coś takiego. Taki mały pięcionóżkowy układ. Odkręcę ten wyświetlacz, będzie można łatwiej zobaczyć, dokładniej zobaczyć, co tam słychać. I co tutaj słychać? Otóż nic szczególnego nie słychać. W sensie spodziewałem się tutaj jakiegoś wyraźnego zwarcia, ale nic takiego nie ma miejsca. Ta przetwornica produkuje tu jakieś napięcie. To napięcie L5 idzie sobie tutaj na przez dwa kondensatory i tu jest malutka ścieżka pod układem dosłownie. Sobie wchodzi na prawdopodobnie tą nogę. Tu mamy masę. To nie wiem, co to jest, a tu mamy chyba wyjście tego napięcia, które produkuje ten układ. I tu jest zwarcie. Dalej sobie to idzie między innymi do procesora. Ciekawe, czy procesor jest cały. Tu miałem takie wrażenie, że coś na nim widać w tym miejscu. Ale jeżeli jest zwarty do masy, to nie jest tak źle. W sensie, jeżeli tu jest zwarcie do masy, to nie jest tak źle. Zacznę od podniesienia nogi tego układu i zobaczymy, czy zwarcie ustanie. Może to będzie jakiś kondensator. Plan jest taki, że dodam trochę cyny na ten układ i postaram się go podnieść. Czy mi się to uda? No, zobaczymy. Wyciągnę teraz spoiwo spod tych nóżek, z tych padów i pady powinny być w powietrzu. Tak, pady są w powietrzu. Co się teraz zmieni? Będzie dalej zwarcie? Nie ma... Nie, jest zwarcie. No to pozostaje teraz tak, poszukać po kondensatorach, no bo jeszcze jest opcja taka, że mikroprocesor jest uszkodzony i na pewno ta noga to jest jego zasilanie. Tutaj jeszcze na odwrocie laminatu zauważyłem, że jest opisane napięcie 3 V. Można sprawdzić, czy jest tutaj jakieś zwarcie na tym pinie. To jest chyba coś do programowania, może jakiś ISP albo coś w tym stylu. Jest zwarcie na 3 V. Czyli co, to będzie układ od 3 V? Mogłoby być. Procesor też wygląda na taki zasilany właśnie takim dość niskim napięciem. No i się obawiam, że to może być to, czyli uszkodzony ten procesor. Dobra, chyba zrobię tak, że postaram się podnieść nogę tego procesora. Zobaczymy, co to spowoduje. Albo kondensator. Ciężki wybór. Chyba zacznę jednak od kondensatorów tym razem. Okej, jeden kondensator podniesiony. Sprawdzamy, czy coś się zmieniło. Nic się nie zmieniło. No to drugi kondensator. Ja coś czuję, że to jednak będzie uszkodzony procesor. Okej, kondensator podniesiony. Wygląda, jakby to był pad, ale nie, on jest tutaj podlutowany do pada bezpośrednio. Jak on w ogóle wygląda? Wydaje się, że całkiem nieźle. Nie jest jakoś pęknięty ani nic takiego. Nie rozpadł się przy rozlutowywaniu. No niestety, zwarcie jest dalej. Obstawiam, że to będzie uszkodzony procesor jednak. To teraz spróbuję rozlutować tą jedną nóżkę. W sensie podniosę ją do góry.
Okej, okay. Nóżka jest w powietrzu. O, z tej strony będzie lepiej to widać, że sobie lewituje. Zmierzę, czy zwarcie dalej występuje. Zwarcie jest w dalszym ciągu. To w pewien sposób dobrze, bo nie jest to procesor. Co to może być? Moduł Bluetooth może być uszkodzony, albo wszędzie tam, gdzie jest teoretycznie 3,3 V. Chyba się podlutuje tutaj gdzieś w pewne miejsce, zasilę to i zobaczymy, co się stanie. No, to napięcie idzie też z tego padu przez przelotkę, która jest tutaj na ten kondensator i wchodzi na zasilanie układu Bluetooth. Podlutowałem się z zasilaniem, w sensie z przewodami do tej linii 3,3 V. Na zasilaczu ustawiłem 1 V 500 mA. Kamera termowizyjna i zobaczymy, czy coś będzie widać. Tu mamy procesor, tu mamy układ od Bluetooth, ten cały taki moduł i tam inne rzeczy. No i zobaczymy, co zobaczymy, jak włączę prąd. No proszę, coś tu się grzeje i jest to moduł Bluetooth. Rozkręcę tutaj troszkę prąd, tak na 1 amper. Jak teraz będzie świeciło? No, świeci się ewidentnie. Nie ma co tutaj się zastanawiać. Jest to uszkodzenie modułu Bluetooth. Tak, jest uszkodzony Bluetooth. Zaraz postaram się ściągnąć ten cały moduł, chociaż będzie to trochę kłopotliwe, bo jest specyficznie wlutowany. Jest dość mały i naokoło zalutowany. Taki trochę przypomina układ ESP32. Patrzę się na to i zastanawiam się, jak to wylutować. Czy zdjąć sam układ z tej płytki, czy zdjąć całą płytkę? I szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Jakbyście mogli mi napisać i doradzić, co miałbym zrobić, czy spróbować rozlutować to niejako naokoło. W sumie mógłbym to rozlutować naokoło, bo tylko z dwóch stron jest to przylutowane. W sensie tylko tutaj i tylko tu. Tutaj już to nie jest lutowane i z tej strony oczywiście też nie. Więc może jakbym tutaj wrzucił trochę bizmutu i tutaj też, to może bym to podniósł. I tak właśnie uczynię. Okej, wszystko jest pokryte bizmutem. Dodam jeszcze troszkę topnika i będziemy mogli to hot airem, mam nadzieję, ściągnąć w całości. Czy tak się stanie? Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Chciałbym też tu za wiele nie potopić przy okazji. Co będzie, to będzie. Hot air odpalam na 330 stopni. Jest, poszło. Poszło całkiem ładnie, nic się nie potopiło. Tu się najbardziej bałem o te gold piny, tę podstawkę, ale nie, jest ok. Teraz pozostaje to doczyścić i jesteśmy w domu. I co? Jeszcze raz sprawdzimy, czy jest zwarcie. Gdzie to zwarcie było? A, sprawdźmy. Masa. Nie ma zwarcia. Zobaczcie, zwarcie ustało, więc to faktycznie był uszkodzony moduł Bluetooth. Taki mały modulik. Ciekawe, co mu się stało, że szlak go trafił. Wlutuję z powrotem nogę od procesora. Kondensator też zaraz poprawię. Na swoje miejsce go wlutuję.
i zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy to się uruchomi? Kondensator jeden już siedzi. Zdajemy trochę cyny. Spada. Łatwiej będzie mi posadzić ten kondensator na swoim miejscu. Teraz układ. Trochę czyszczenia, małe szuruburu. Zanim to odpalę, muszę podlutować jeszcze przewody do zasilania, bo nie mam jak tego zasilić. Podłączę wyświetlacz, podłączę to pod zasilacz i teoretycznie wyświetlacz powinien się zgłosić. Czy tak będzie? Zaraz się wszystko okaże. Napięcie włączone i patrzymy, co się dzieje. Działa! Odświeżanie OLEDa jest trochę dziwne, ale działa. Wygląda na to, że sprzęt działa, w sensie na wyświetlaczu coś jest, uszkodzony był moduł Bluetooth, po prostu buf. W życiu bym na to nie wpadł, że to będzie Bluetooth. Myślałem, że jakiś procesor może być uszkodzony, ale nie sądziłem, że to będzie Bluetooth. Naprawdę coś. Sprawdźmy jeszcze, czy ta listwa będzie działała. Zobaczymy, najwyżej wybuchnie i się spali. Dobra, jeden set podłączony. Drugi set podłączony. I co? Jak myślicie, to zadziała? Prąd podłączony. Czy ja się tu swajczę? Ojejku, ale wali po gałach. Naprawdę jasny gwint. No, jest grubo. Dobra, żeby was nie zanudzać, udało się to badziewie uruchomić. Sama naprawa elektroniczna to było w sumie wywalenie modułu Bluetooth. Działa. Niestety bardzo ciężka przeprawa była z rozłożeniem tego i te mechaniczne niuanse, które tutaj są z tym sprzętem, to po prostu jakiś pierniczony koszmar, ale działa. Kupiłem to za 79 zł z przesyłką. Nowa taka lampa kosztuje chyba 600 zł. Taki se interes, ale coś fajnego przynajmniej zobaczyliście. Moją krwawicę i cierpienie. Trzymajcie się do następnego razu.